Dawid Grubalski, trener zwycięskiego dzisiaj Konstraktu Lubawa. Dawid, wielu spodziewało się dzisiaj łatwej przeprawy, bo teoretycznie Katowice to ten najsłabszy z trzech beniaminków, a chyba warunki z tych trzech beniaminków, które tu oglądaliśmy, postawili najtrudniejsze. No tak, myślę, że znaczy uczuliśmy się na to, że to nie będzie łatwe spotkanie. Przez pierwsze 10 minut, gdzie chłopcy wypełniali w 100% założenia meczowe, gra wyglądała dobrze, wynik był pod kontrolą i chyba to nas troszkę zmyliło. Wdało się dużo rozluźnienia, troszkę każdy zaczął grać dla siebie, a nie dla zespołu. No i musieliśmy troszkę ostrzej porozmawiać w przerwie i myślę, że druga połowa z minuty na minutę pod naszą kontrolą i zasłużone zwycięstwo. Tak trochę poznajemy powoli oblicze twojego zespołu w tym sezonie, bo to wyglądało na początku bardzo gładko, ale już Piast Gliwice, który tak bardziej na was wsiadł, mówiąc kolokwialnie, pokazał, że jednak Konstrakt ma słabości. Chyba też dzisiaj katowiczanie wyszli świadomi tego, co działo się w Gliwicach. No na pewno trener przeciwnego zespołu przygotowywał się do tego meczu, na pewno widzi nasze słabe strony, na pewno próbował w jakiś sposób nas szachować. My też wiemy, nad czym musimy pracować, mamy dużo czasu. Kluczowy moment sezonu, wierzę, że będzie w play-off i wtedy mamy być gotowi, tak? Teraz dla mnie najważniejsze jest to, żeby zbudować i przygotować ten zespół na fazę play-off i żeby jak najwięcej zawodników było gotowych do rywalizowania, bo tam będzie duża intensywność, mecze będą bardzo gęsto. Także dzisiaj też widzieliśmy i Oskara Dmochewicza i Macieja Jankowskiego, którzy do tej pory grali mniej i też mogli się pokazać pod presją wyniku dzisiaj. No właśnie na koniec bym o ten skład cię zapytał, czy te roszady, które zobaczyliśmy w składzie, wynikały z tych kontuzji, bo po kontuzjach wraca Kuba, Jako, czy to był taki pomysł, żeby dziś tym składem zagrać? Po części jedno i drugie, ale taki mieliśmy plan, żeby po kilku meczach ligowych, gdzie ci nowi zawodnicy już troszkę z nami potrenują, zacząć dawać im szansę i tak jak mówię, potrzebujemy 12-13 zdrowych, silnych, przygotowanych na grę pod presją zawodników i w taki sposób staramy się budować ten zespół. Maciej Jankowski dzisiaj po raz pierwszy przed kamerą w Ekstraklasie, ale na boisku już chyba czujesz się na tym poziomie swobodnie, bo dzisiaj więcej minut, dwa gole, chyba bardzo dobry występ. Tak, bardzo się cieszę, że dostałem od trenera szansę zagrania od początku. No i mam nadzieję, że wykorzystałem tą szansę i czekam na kolejne występy. Mam nadzieję, że będę tak skuteczny jak teraz. To jest taki sygnał do rywalizacji chyba dla kolegów też. Macie szeroki skład, ale każdy z was, który wejdzie, pokazuje, że chce tu grać. Tak, mamy bardzo silną drużynę. Na każdą pozycję jest po dwóch, trzech minimum właśnie zawodników. Więc to fajnie wygląda na treningach, jest rywalizacja właśnie i trener ma kłopot, żeby w kolejnym meczu jaki wystawić skład właśnie. To na koniec jeszcze cię zapytam, żeby nie było tak różowo. Troszkę Katowice, wynik o tym nie świadczy chyba, co zobaczyliśmy tutaj na boisku, bo Katowice przez długie fragmenty gry potrafili jednak narzucać trochę swój styl gry i sprawiać wam dużo kłopotów. Tak, szczególnie drugie 10 minut pierwszej połowy, jak straciliśmy pierwszą bramkę, postawili nam się, my zaczęliśmy się gubić w obronie, bo chcieliśmy jak najwięcej strzelać bramek, aczkolwiek myślę, że w drugiej połowie już mieliśmy wszystko pod kontrolą, no i jak widać po wyniku, najważniejsze są 3 punkty. Znaczy po pierwsze wydaje mi się, że wynik jest zbyt wysoki, oczywiście Konstrakt był lepszą od nas drużyną bardziej doświadczoną, drużyną, która miała więcej jakości, jeżeli chodzi o finalizację akcji ofensywnych. Natomiast mimo wszystko uważam, że nie powinniśmy przegrać tego meczu tak wysoko. W mojej ocenie mieliśmy pomysł na ten mecz, realizowaliśmy go w dużej części tego meczu dosyć dobrze. Oczywiście nie mogliśmy być drużyną wiodącą czy prowadzącą grę, ale wydaje mi się, że dosyć sprytnie pewne rzeczy rozwiązywaliśmy. Natomiast no, niestety muszę przyznać, że dwa takie uderzenia na początku meczu i chyba to był początek drugiej połowy, które no, zamknęły nam ten mecz, jeżeli chodzi o otrzymanie wyniku. Muszę go zobaczyć, ale myślę, że chyba tu się nie mylę. Dosyć skutecznie graliśmy w pressingu, parę razy mogliśmy swobodnie wyprowadzić piłkę spod pressingu Konstraktu, więc musimy być zadowoleni z gry, musimy mieć świadomość tego, że Konstrakt na pewno jest dobrą drużyną,
I tutaj jakby nie jest to nasz poziom w tej chwili. Natomiast no musimy mieć też świadomość, że będziemy nie będziemy tracić głupich bramek, nie będziemy grali naiwnie, nie będziemy grali tak jak graliśmy na poziomie pierwszej ligi. To już nie jest pierwsza liga, tu każdy błąd, każde małe niedociągnięcie jakby kończy się bramką. To co najważniejsze to powiedział trener, tak, że w pierwszej połowie no, gdzieś tam jeszcze jakąś tą walkę podjęliśmy, byliśmy w miarę, potrafiliśmy się przeciwstawić drużynie Konstraktu. Druga połowa, po utracie czwartej bramki, no, gdzieś nam się ta gra rozsypała i nie potrafiliśmy już wrócić do tego meczu. Nie wiadomo co się stało, no, musimy się wziąć w garść, tak jak trener też powiedział, w pierwszej lidze to nie jest pierwsza liga, tutaj już takie mecze nam się nie mogą przytrafiać. No. Biorąc pod uwagę, jaką klasową drużyną jest Konstrakt, no to my musimy grać bardzo mądrze w obronie i skutecznie w ataku, żeby w ogóle mieć szansę rywalizować i zdobywać punkty w tych meczach.